Witam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiadomości na temat metod dostępu do sieci. Zacznijmy od tego, że każda sieć komputerowa musi w jakiś sposób regulować dostęp do medium transmisyjnego. Mechanizm regulowania dostępu do nośnika może być realizowany w różny sposób. W sieciach LAN najczęściej spotyka się cztery sposoby: rywalizacji, przesyłania tokenu, priorytetu żądań, przełączania. Pierwsza metoda jest prostym sposobem regulowania dostępu pozbawionym scentralizowanych mechanizmów. Każdy nowo przyłączony komputer do sieci sam musi zadbać o możliwość skorzystania z medium transmisyjnego. Domena rywalizacji często nazywana jest domeną kolizyjną. Znany z sieci 10 Base X dostęp do wspólnego medium został rozwiązany przy pomocy protokołu CSAM/CD. Założenia dla tego rodzaju dostępu były następujące. W danej chwili tylko jedno urządzenie w sieci nadaje, urządzenie albo wysyła, albo odbiera informacje. Praca naprzemienna nadawanie-odbiór została nazwana półdupleksem. Metoda przesyłania tokenu opiera się na przesyłaniu tokenu charakterystycznego dla sieci w topologii pierścieniowej. Zarówno rozwiązania Token Ring, jak i FDDI opierają swój dostęp do medium o elektroniczny znacznik, który krąży po sieci przekazywany od jednego do kolejnego użytkownika. Tylko uczestnik ruchu, który w danym momencie posiada żeton, ma prawo wysyłać informacje w sieć. Pozostali użytkownicy, nasłuchując, oczekują swojej kolejki. Priorytet żądań był stosowany w sieciach 100VG AnyLAN. Nowatorskie podejście do obsługi arbitrażu polegało na przesyłaniu żądania dostępu do sieci przez użytkowników. Centralny koncentrator regularnie sprawdza stan portów do niego przyłączonych, określając, który wysyła żądanie transmisji. Po rozpoznaniu zgłoszenia żądania transmisji określa jego priorytet. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o kolejności wysyłania informacji do sieci. Ostatnim sposobem dostępu do medium jest przełączanie. Jak wiemy, uczy się MAC adresów użytkowników sieci i na ich podstawie jest w stanie precyzyjnie kierować ruch. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.